Jego kochani, witajcie na vlogu urodzinowym. Nie wiem, znowu, tak kochani, mam urodzinki, słuchajcie. 11 listopada i jakby... Ja mam urodziny i słuchajcie, spędzicie cały dzień ze mną. No tylko dzisiaj raczej, bo jutro coś robię, ale no to tak nie uro... jakby nieważne. I zapraszam was, słuchajcie, na vlogę, gdzie wam pokażę, co dostałem, też o co chodzi w ogóle, po prostu. I jakby no. Jakby nie jestem ubrany, jeszcze mi włoski dym darł ten skincare. I jak zrobię skincare, to pokażę, ubiorę się wam, pokażę wam, w co się ubieram, bo też dostałam coś z ubioru i pokażę wam moje prełęciksy, więc zapraszam do oglądania. Teraz w sumie możecie zobaczyć jakieś przebitki, jak robię skincare albo coś, więc lej. I tak oni mają cudowną, trądzikową twarz, po prostu przygotowuję nas w tamtym vlogu. Też mogliście zobaczyć, jak robię skincare, ale te po prostu takie przebiteczki, zobaczyliśmy, mam nadzieję, że coś z tego wyszło. Nie, w tym świetle, w kamerze, te pryszcze wydają się o wiele gorsze i o wiele je bardziej widać, jakby naprawdę. A w prawdziwym życiu nie, jakby nie wiem, o co chodzi, ale tak jest, że w prawdziwym życiu jakby, ale spokojnie, jakby ja tutaj rzewam i po prostu trądzik jest jakby naturalny. Więc się ja niczym nie martwię i wy też się niczym nie martwicie. I w sumie, jak mam ten skincare, to czas wam pokazać moje prezenty, więc let's go. Okej, w sumie nie wiem, od czego mogę wam zacząć, bo dostałem dużo. Jak wiecie, bo chyba mówiłam w tamtym vlogu, moja mama wyjechała na Karaibę. No i ona wyjechała, jakby generalnie boję smutno, że nie będzie na mojej urodzinach, no ale sobie wyjechała, jakby ja to rozumiem. No i wróci i wtedy zrobimy sobie jeszcze drugie urodziny, będę miała. Będę mu kupić takie kredki, są drogie, bo kredki do makijażu za 400 zł, ale są takie z zagranicy, takie z klej, to jest, może to wam pokażę, jak będzie mi się chciało coś zmontować, tutaj dodać. I to jest super i to jakby dajecie jednego swatcha, a to się mieni na kilka kolorów. Pod różnym kątem światła. Jak kiedyś po prostu mi to przyjdzie, to może nam zrobić cały odcinek makijażowy z tego, jak chcecie. Więc no, a tak, więc teraz nie mam prezentu do mojej mamy. Jeszcze dostanę coś od dziadków i w ogóle, ale no jakby dzisiaj do dziadków nie przyjechałem, bo mój dziadek mieszkał u nas tutaj w domu, a jakby jego dom... Nieważne. A moi dziadkowie inni jeszcze w innym mieście, to ten, to po prostu do nich przyjedziemy. Nie wiem, to dostanę. Generalnie tutaj coś, co bardzo chciałem. Perfumy Ariana Grande. Ariana Grande. Interviewing Nickelodeon stars Ariana Grande. Just keep breathing. Yes. Jakby one są przepiękne. Tu mam ten większy rozmiar. To jest no większy mililitry i to się wyjmuje. I to jest Cloud Pink i on tak przycu. Ja tak go chciałem, jakby ja po prostu. Ja w ogóle nie wiem, czy to jest kobiecy zapach, czy męski. Ale mam to w dupie, bo jakby to jest tylko zapach. To, że pachnie słodko, czy męsko. Chociaż też mam akurat teraz moim statywem, jakby jest ten perfum. To jest Paco Rabanne, on jest męski, ale jest całkiem słodki. Albo nie będę psikał, bo mi się tu wymieszają też takie perfumy. Ale generalnie mam to jakby w dupie. Maluję się, to mogę ten, chociaż nie maluję się na co dzień, ale jakby po prostu to jest tylko woda. To jest woda perfumowa, jakby to jest dosłownie płyn. I to, że miał męski czy damski, jakby. Więc to nie. To jest tylko płyn. Ale ktoś mi to będzie hejtował, że mam damskie perfumy. Prawda. Jakby nikomu w tym krzywdę nie wiedzącą, więc tylko tak chciałam rozprostować. Kości moje. Moje stare kości, bo patrz, miałam 14 lat, może. Jestem stary, stary, bo to już kwarc. Tak. Nie, sprawdźcie, pójdźcie sobie do Glasa i. Pójdźcie tego, on jest mega słodziutki i ja się dzisiaj nim popsikam. Jest mój nowy ulubiony perfum, bo ja mam kilka perfum, ale brzydkich. Ten Paco Rabanne jest nieładny, ale on jest o wiele lepszy. I opakowanie jest przecudne, Cloud Pink, Ariana Grande, i on kosztował 325 zł, bo akurat go od dziadka i mega prosiłem i kupił. Więc slej i teraz lecimy z następnymi rzeczami. Może wam pokażę coś, co dostałem ubraniowego. Też to się ubierzemy i są spodnie z Bershki, które bardzo chciałem i to są takie sprane. W kamerze to na trenę bardziej zbędne, one są w prawdziwym życiu minimalnie mniej i są mega ładne. Bo ja są takie mone, są mega bagi, są dla mnie za duże, to są mniejsze rozmiary, są taki niski, tak jakby po prostu mały, że nie jest taki super mały, no ale
wiecie, to po prostu mi się aż tak nie mogę ubierać, niestety, ale jakby mam to w dupie, mam się jakiś pasek sobie znaleźć, bo mam, ale nie wiem gdzie. No ale to są takie, no są super baggy i zaraz się metkę, ale to możecie sobie zobaczyć metkę. Mam kosztowały 150 zł, dostałam od taty to. I jakby, o może mam, muszę odciąć paznokcie. I ten, i tak to wygląda. Czy, o, tu pisze, że są inne rozmiary. Ale nie było, jakby nie wiem, czy w ogóle takie istnieją. Nie wiem. Muszę to uszyć włosem. Więc te spodnie sobie ubierzemy. Są mega ładne i mi się mega podobają. Ja ogólnie kocham i po prostu mega, jak chciałem, bo teraz są właśnie takie modne, są właściwie już modne takie sprane spodnie i to jest stu. Cud miód malina. O tacy, dostałem jeszcze, bo to nie wszystko. Dostałem jeszcze coś, to też mega chciałem. I to jest popularne na TikToku, żeby mi kiedyś było. I to jest w takiej paczuszce. Ej, wszystko, bo w takiej paczuszce to spodnie też i było zapakowane w prezentowy papier. Ej, jak bym to w sumie to zapakował, jak... A, bo on od dołu, dobra, bo to też były te spodnie, się zdziwiłem, jak to było zapakowane. Od dołu to. I tu są, uwaga, tum, tum, mrozole! Słuchajcie, tak, mrozole mam, jakby slej, slej, slej. Mega je chciałem, jakby... Więc dzisiaj sobie przetestujemy mrozole, kochani, dokładnie. Mega chciałem. Miałem jeszcze Skittles, takie, ale nie było niestety. No, moja tata musiała zamówić, więc mam takie dwa. I to są te takie, to są jakby, nie wiedzieli, co są mrozole, to są po prostu lofilizowane słodycze. Czyli chyba coś takiego, że jakby wysysacie całą wodę z produktu. Że generalnie są lofilizowane owoce i w ogóle, ale to nie jest to samo, co suszenie. To nie jest to samo, chyba. I to jest takie specjalne maszyny. I to jest takie, sobie stworzył taką markę mrozole na TikToku i generalnie... I to było kiedyś tym takim żelkiem, a teraz jest takie chrupkie i to się trochę rozkuszyło i tu macie taki, jakby ten taki tyłek. I jeszcze mam delfinki, miały być Skittlesy, nie ma. Delfinki, rekiny. Delfinki albo rekiny, to sama, ochła. Ale chyba pisała rekiny, więc to mega, też się z tego cieszę. Miały być też Skittlesy, ale nie było, jak mówiłem. I jeszcze od brata zostałem. Od brata zostałem generalnie po prostu wielką paczkę. Taką prezentacja piękna, w takiej, i tu są po prostu generalnie słodycze. I są Haribo, ja sobie jedną zjadłem, dałem mojemu bratu, i to są takie pianki, bardzo dobre, generalnie pyszne. Taką paczkę słodyczy, jeszcze jedna rzecz jest taka niesłodyczowa. Ten to takie, ten Sparks, taki wiskrzący cukier, kiedyś mega czekałam, chciałam te suksy. Dostałem jeszcze Arizona, niestety nie tą prawdziwą, o tym piłem, ale też rozkminiowałam, że się lubię, więc jakby się bardzo cieszę. Arizonka w Slay. Toblerone. Ja jakby nie chciałam Toblerone, miałam dobrą czekoladę, bardzo dobrą, ale tej białej nie jadłam, bo była biała, więc zobaczymy sobie. No bo ja niby, raczej tego nic się nie będę jadł, bo jakby nie chcę. Wróciłam na obiad się na śniki, dlatego po prostu moje ulubione danie i mój temat się dobrze zrobi, jak wiecie, urodziny. Okej, okay, tutaj są jeszcze rzeczy, tylko nie obiecuję, że to jest wszystko, bo tutaj są rzeczy na podłodze też, więc nie obiecuję, że to wszystko. Mamy jeszcze takie Milka, takie ciasteczka, cakes, cake chalk, cake and chalk, tak tu pisze, oh yeah. I choco brownie. I... Muszę się schylić. Tak, ja po prostu już 14 lat to nie są kochani przelewki. 14 lat to nie są przelewki, już jest starość. Jeszcze teraz action. Świeczka. Ja bardzo lubię świeczki, ale. Są też taką. Też action, tylko że ona kosztowała 5 zł, to jest mega tania. No to action to super sklep. I to jest taka. Ja się nie pali. W sensie można palić, ona bardziej ozdoba. Ona sobie stoi u mnie na biureczku. A to jest taka do palenia. Ona generalnie nie ma najlepszego zapachu, ale będę ją palił, bo. Jakby on jest bardzo delikatny i jeszcze jak będzie wchodził do pokoju, będzie mi tak pachnieć, to jakby nie będzie najgorzej naprawdę. Dlatego, bo jak ja kiedyś wąchałem w Action, to bardzo było mało takich fajnych. Potem jakieś świąteczne, ale generalnie jeśli chodzi o takie, to bardzo się cieszę, że jest taka, a nie jakaś taka inna obrzydliwa. Właśnie mój brat powiedział, że same było obrzydliwe, że to była jedyna ładna, więc wierzę mu, bo kiedyś wąchałem i dużo pachniało jakichś toaletowych albo obrzydliwych. Więc generalnie jeśli chodzi o prezenty, to jest tyle.
No, jak mówiłam, od mamy dostanę jeszcze, a i od dziadków jeden, ale to nieważne, jakby prezenty nie są sama rzecz, jakby prezenty nie są najważniejsze, oczywiście są super, ale jakby najważniejsze jestem ja w tym dniu, slay, i jakby teraz się przebiorę, o, teraz się przebiorę, ale oczywiście włączę kamerę, albo zaraz się ubieram. Ale te spodnie sobie wymyśliłem, taka stylizacja, nie wiem co, czy ona wyjdzie, no już sobie na łóżko położę, ale jak nie wyjdzie, to coś pokombinujemy, może tą bluzą byłoby spoko. Ja chcę założyć tą, to jest moja nowa, kupiłem, a to mi kupił dwa dni temu, był z galerii w Silesii z moimi przyjaciółmi, przydał mi teta i ten, taka ze srebrnym znakiem, taka mega basic, jakby mega, mega basic, no jakby to jest czarna bluza z srebrnym znakiem. A tak patrzę, to wiem, że będzie pasować, tak mi się wydaje. I taka koszulka, chciałam czy białą wziąć, ale tak całe ciemne logo, to niech już będzie, nie będzie kontrastu. Ale ja już jest tu troszkę białego, tu i tu. I ona w ogóle ma jakieś paprochy, ale jakby dupa. Bo ja ją nosiłem, ale ja ją wyprałem wczoraj. Jedynie ponosiłem ją tylko godzinę wczoraj, ale tak jest wyprana, bo wieczorem nosiłem ją godzinę. Przed spaniem, czy później się przebrałam w piżamę. Jakby ja się kąpałam, dlatego też mam bluzę, a spodnie mam z piżamy moje. Slay. No i taka koszulka, więc nas wypełniam jakiś paprok, pewnie z mojego krzesła czy coś. I taka stylizacja to będzie. Więc jakby let's go! Przebieram się, zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, okay, kochani, ja już jestem gotowy, jak widzicie. I zaraz wam pokażę jeszcze w jakimś większym lustrze. Tu sobie oczywiście moje perełki założę. O tym przez raz 3 dni albo 2 do szkoły zapominałem ich brać, bo po prostu jakby zapominałem. Ale teraz sobie założę, poperfumuję się, of course, bo dzisiaj w ogóle też wychodzimy. To nie jest tak, że tylko w domu siedzimy, of course, że gdzieś wychodzimy. Na moją urodzinę jakby trzeba. Wiem, że też gdzieś z koleżanką na jeden film taki idę, ale nie powiem na jaki. Nie powiem z jaką koleżanką, bo jej nie znacie jakby. Becz. Za dużo sobie, kochani, wyobrażacie. I zaraz wam pokażę moją całą stylizację i oczywiście perfum. Nie mieli psiku, bo jest bardzo mocny. Nie wiem, czy mam go wyciągać z tego, czy nie. Spróbujmy nie wyciągać. Psikimy tak. I tak. Okej, okay, mój tata z moim bratem tam gadali, więc musiałam przerwać na chwilę. Przepięknie pachnie, of course, jakby idziemy do może garderoby mojej mamy, żeby po prostu... O, z mojej stanowisko. Sleję trochę bajzel. Ale co no. I idziemy, o, że jakie piękne pachnie, idziemy do mojej mamy garderoby. Potem niektórzy lustro wam pokażę. Okej, kochani, jestem już u mojej mamy. Jest to minimalny bajzel, ale trudno. Tutaj mam te spodnie, jakby są mega takie właśnie bagi. To mój tyłek, taki jasny. Jakby są, moje zęby nie są cudne. Generalnie, jak będę miał jeszcze buty, to będę trochę wyższe. O Boże, moje stopy, ja tu wam pokazuję. Boże, nie możecie widzieć moich stóp. Nic nie za darmo. Ta bluza jest troszeczkę za długa. Ja czasem robię tak, taki myk, słuchajcie, że po prostu jak sobie ją też po prostu jakby zawijam. Kurde, teraz mi to nie wyjdzie jedną ręką. I tak idę okropnie. Dobra, po prostu kieszenie nieważne. Nieważne, ja chodzi po prostu o stylówę samą. Mi się bardzo podoba. I wydaje mi się, że to pasuje w miarę. Chyba tak. Więc slay. Slay. I my zaraz będziemy robić jakąś taką imprezkę, jakby imprezkę, piccolo i w ogóle jeszcze wysuszę sobie włosy, oczywiście, bo już zanim tego muszę. I może wam coś nagram, I don't know, zobaczymy. Dobra, kochani, witam was w nowo tutaj w tym przepięknym kadrze. Generalnie nagrałem sobie super rolkę na Instagrama i filmik na TikToka, może na shortsy też rzucę, I don't know. To wam się teraz ona wyświetli, dokładnie. Bardzo mi się ona podoba. Slay, slay, slay. Mam wrażenie, że ta złota tak bardzo czarno-biało. Nie jakiś filtr, wiecie, że tak dużo tak cienia na moją twarz nachodzi. No nie wiem. Generalnie chciałam tylko powiedzieć, że perfumy Arianki są przecudne. Kocham je całym sercem. Slay, dalej mam mój piękny outfit i w ogóle będziemy jeszcze na wrotki prawdopodobnie, bo już o tym mówiłem. I tak. Teraz czas testować. Kochani, jakby wiecie. A więc testujemy mrozole. To są jakby liofilizowane owoce. I no, jakby chcę zobaczyć to przez brzoskwiniowe, bo jestem mega ciekawy. Okej. Okay. Jestem ciekawy, czy to będzie jakoś pachnieć, czy nie? Dobra. Okej. Okay. Ale to się poleciało. Ale to ładnie pachnie!
takimi żelkami brzoskwiniowymi. Boże, dobra, bierzemy. Ej, jakby... Wiecie, że to było jakimś żelkiem, a teraz jakby... To jest... Nie, może wam pokazać to z bliska, patrzcie. To wygląda... Coś takiego to jest. I teraz próbujemy. O Jezu. Ale to jest dobre. Mega dziwne. Dobra, zjadłem to. Ja mam całe opakowane zęby. Ja myślałem, że wiecie, tu jest tak kilka tych żelków. Jakby ja to zjem, no nie wiem. Nie, jakby wiecie, to jest mniejsze niż jedna paczka żelków. To u mnie krótko nie będzie. Bo to jest tak ultra słodkie, że mam jakby dość. Mam dzienny po prostu limit słodyczy, to jest ten, mam całe zęby w tym. A więc, czas przetestować mrozole rekiny. Dobra. Otwieramy. Dobra, i znowu sprawdźmy, jak pachnie. Nie, źle otworzyłam i to się nie chce otworzyć. Czekajcie, czekajcie. Super, się to otworzyłam. No bo jestem super, hiper, mega mądry, co nie, prawda? Prawda. Ja mam urodziny, więc nie możecie mi pisać hejtów, że jestem głupi, bo mam urodziny. No i w ogóle mnie nie możecie pisać. Dobra, i znowu sprawdźmy, jak będzie to pachnieć. Uj, to już śmierdzi, tak śmierdzi, no. Takim... Znaczy te delfinki generalnie mają taki dziwny smak, ale jakby... Czy tam to są rekiny, nie wiem. Ale sprawdźmy. Ale kiedy się chodzi o wygląd, to chyba mi się podoba może te bardziej, bo one są niebieskie, takie ładne, wiecie, cudowne. Dobra, próbujemy. To smakuje, jak coś to znam. To smakuje, jak te gumy takie, tylko to jest niebieskie. To trochę smakuje jak te cukierki lodowe, takie wiecie, o właśnie. To jest tak ultra przesłodzony. Znaczy jakby, nie wiem, po prostu jestem tak rozsadzony, że no nie wiem, po prostu słodkiego. Aha, ale ja dzisiaj mam przecież naleśniki na obiad z Nutellą. Dobra, jakoś dam radę. Ale Boże, jeszcze jeden tort dzisiaj, słodycze, po prostu ja dzisiaj, to dzisiaj jest słodki dzień, naprawdę. Generalnie bardzo gorąco polecam wam mrozolki. Ja chciałam skitels jeszcze mieć, no ale niestety nie było dostępnych. Dla mnie mega fajne to jest jakby przeżycie, dlatego, bo to wcześniej nie było żelkiem, już nie jest. To jest mega chrupiące, mega fajne, nie jestem jakimś super fanem chrupkich rzeczy, więc jak nie jesteście, to i tak mega polecam, bo jakby to jest mega fajny experience, mega na długo wam to starczy, no może nie jakoś mega długo, no ale wiecie, to jest też słodsze o wiele. Jakby sro, mega polecam wam mrozole, ja może jeszcze kiedyś sobie kupię jeszcze inne smaki i wam też przetestuję. Jakby slej, slej, slej. Mam obiad, mam teraz zawołaną zupę. Pomidorówkę moja ulubna. Ale generalnie... co chciałam powiedzieć? Nie wiem. Jakby... Idę zjeść zupę. Tak, tak. Polecam mrozole. Okej, kochani, już mogę powiedzieć oficjalnie, że mam 14 lat. Tak. No dużo. Ale cóż, generalnie ja na końcu tego vloga rodzinowego, jakby generalnie uważam, że super spędziłem tę rodzinę, bardzo fajnie było, byłem na wrotkach, oglądaliśmy też sobie film z rodzinką, więc było bardzo fajnie. I co, jeszcze przed chwilą byliśmy Top Model, więc jakby też super. No ja byłem na wrotkach, nic chyba to nie ponagrywałem, mogę wam jedynie chyba, no jeśli mój tata coś nagrywał, więc tak to już to mogę, no wiecie. Generalnie byłem kilka razy z przyjaciółmi na wrotkach, a tak byłem jakby z moim tatą i też było fajnie, więc jakby slay. To jest trochę baga na moim, na moim biurku, ale sorry, memory. Więc o, to jak to z oparłem. O, piękny perfum. Arianki Grande, bo oczywiście z Grande. No czyli zrobię skincare, wszystko i w ogóle, ale to już jakby bez was, kochani. Jakby, no, już kończę tego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I co?
wyczekujcie następne filmy, bo mam jeden, który muszę zmontować z takim specjalnym gościem i na pewno się pojawi. Tylko tam jeszcze miałem brzydką fryzurę, więc taką... No zobaczcie. Więc bye bitches, widzimy się w następnym odcinku, który będzie albo ten z gościem, albo jakiś makijażowy, bo musi być jakiś makijażowy i w ogóle mamusia mi dała przelawik slej, więc zamówię trochę wcześniej, zamówię wcześniej tą, te kredki, żeby, wiecie, przyszło mi wcześniej, żeby, bo wiecie, to z innego kraju, to może długo przychodzić. Bo kiedyś tak zamówiłam tą taką paletę z Pilouis. Zapraszam was na ten odcinek, tu wam się wyświetli, może miniaturkę, zobaczymy. No to właśnie tam przychodziła mi chyba 2 miesiące ta paleta, czy miesiąc, bo ona w ogóle raz była, nikogo nie było w domu i no dróż się nie działo. No dobrze, no to pa. Yes.